trzeba się z nią obchodzić jak z jajkiem. Nie chcę, żeby Julia cierpiała. To jest dla mnie najważniejsze. Babciu, z kim rozmawiasz? Ja? Z nikim. Ale przecież słyszałam. No co słyszałaś? Twój głos. Mówiłaś, że nie chcesz, żebym cierpiała. No dobrze, powiem ci. Rozmawiałam z twoim dziadkiem. Z kim? No z twoim dziadkiem, Henrykiem. Ale dziadek nie żyje. Od prawie 20 lat. No wiem, kochanie. Skoro wiesz, to dlaczego mówisz, że z nim rozmawiałaś? Gorzej się czujesz? Nie. Nie uderzyłaś się w głowę? Przypomnij sobie, to jest ważne. W nic się nie uderzyłam. Babciu, ubieraj się, jedziemy na SOR. Nigdzie nie jadę. Chodź, porozmawiamy. Byłam przerażona. Moja babcia twierdziła, że kontaktuje się z duchem. Wiedziałam, że bez pomocy psychiatry się nie obejdzie.